Dzień dobry, witamy z Oporowskiej. Dzisiaj wyjątkowy dzień, wyjątkowi goście na naszym kanale YouTube Śląska Wrocław. Są z nami mistrzowie Polski sprzed 10 lat, dopiero co rocznica tego wyjątkowego wydarzenia. I dzisiaj specjalnie dla nas Rok Elsner, Jarosław Szandrocho, Sebastian Mila i Sebastian Dudek, więc mocna delegacja tej mistrzowskiej drużyny sprzed 10 lat. Panowie, na początek pytanie o dzisiejszy mecz, bo 7-1 oczywiście wynik tu nie był najważniejszy, no ale pokazaliście trochę jeszcze tego, tej magii, która była widoczna w Ekstraklasie właśnie 10 lat temu. No nie wiem, zaczęli chłopaki strzelać jak ja zszedłem z boiska, nie wiem o co to chodziło, szczerze mówiąc. Ja jak grałem, no właśnie nie rozumiem w ogóle sytuację. Czy max 3-1 wygraliśmy, pojęcie 7? Aż jestem sam w szoku. Czy po wrocławsku, bo po wrocławsku 7-1, bo to kierunkowy jest, wiesz? Nie, ale kiedyś wygraliśmy tutaj piątaka chyba jakiegoś, wygraliśmy z Arką. Z Arką, no ale oni chcieli schodzić z boiska w połowie już, bo tak dobrze graliśmy chyba, nie? To, nie, do przerwy było 0-0. I co, jak Mario Pawelecz bramkę wtedy pierwszą chyba. A trener Tarasiewicz mówił. A Marek Kelemen, też? Tak, wypychali ich z szatni, tak, że ich z szatni. Jak to trener Tarasiewicz zawsze mówił, będziecie prowadzić 3-0 do przerwy i później będą ich na drugą połowę wypychali z szatni, nie? Nogą. Żeby wyjść. No panowie, bardzo dobry występ dzisiaj na boisku, to znaczy, że forma jest mimo upływu lat. Sebastian, opowiedz, jak to znaczy było? Generalnie wczorajszym. Pracowaliśmy telefonicznie, spotykaliśmy się na generalnie online, tak jak Jarek to zaproponował, wszyscy widzieliśmy się, każdy żonglował piłką, gdzieś tam strefy sobie ustaliliśmy, gdzie mamy przestrzeń. Wczoraj mały rozruch. Wczoraj mały rozruch, taki, ale naprawdę mały rozruch, powiem wam szczerze, że to nie był taki duży rozruch, jak były spotykane. Skończył się około 7 rano. Naprawdę fakt, że nie sprzestawaliśmy nocy, to fakt, bo jednak się chcieliśmy skupić na tym meczu. I myślę, że to chyba wypadło naprawdę nieźle. Naprawdę nieźle, tak. Na realie, że jeszcze pomogliśmy sobie maserami, ludźmi, którzy pracują w sztabie, bo jednak. No i za hotel nie trzeba płacić. I za hotel nie trzeba płacić w sumie. To jest plus tego wszystkiego. Tak, bo generalnie nawet nie wyszliśmy do tego hotelu, bo nie było czasu. Jarek, drużyna wraca po 10 latach i myślę, że to jaka to jest drużyna świadczy fakt, że przyjechały tutaj praktycznie prawie wszyscy i to z naprawdę wielu stron świata. To chyba dowód, że ten team spirit w drużynie jest naprawdę duży. Mówię, to była banda chuliganów, mówię, to jest chemia, to jest, mówię, to już jest miłość na całe życie. My będziemy, na razie obchodzimy jubileusze, a później z czasem, no wiadomo, przyjdą cięższe. Cięższe czasy. W ogóle nie wiedzieliśmy, że możemy obchodzić, bo tak fajnie, że wyszło, bo teraz co roku będziemy się spotykali. To jest drugi temat, bo jakbyśmy wiedzieli wcześniej, że może coś takiego być, to generalnie byśmy się wcześniej spotykali. No, cholera jasna. Ale nie, to są ludzie generalnie, z którymi tak naprawdę możemy nie rozmawiać rok, dwa lata, trzy, ale jak się spotkamy, to mamy tyle do omówienia i do gadania, jakbyśmy się, kurczę, nie... Wczoraj Dudi do mnie mówi tak, siedzimy wieczorem i Dudi mówi tak, dlaczego ty nie odebrałeś ode mnie telefonu? Ja mówię, co ty gadasz? Nie odebrałeś ode mnie telefonu. Ja no to ja mówię, to chciałem cię przeprosić za to, nie? Już więcej tego nie zrobię. I szukał w historii. I było, ale była taka rozmowa, ale czego ty nie odebrałeś telefonu, to mi się podobało. Mówi, nie można tak się zachowywać. Ja mówię, no masz rację, chciałem cię serdecznie przepraszać i przepraszam tutaj na forum, przepraszam, wiesz, masz rację. Mówi, nie wolno się tak zachowywać, to też świadczy o naszych stosunkach. No, na to chcę zwrócić uwagę, jak oni weszli dzisiaj do szatni, to ta energia w tej szatni, to było coś niesamowitego. To było czuć tą energię właśnie sprzed 10 lat. I zostawiamy ją tutaj. Zostawiamy ją dla chłopaków. Przed meczem było, ale teraz po meczu też będzie, nie? No, rytuały. Tak, rytuały. Oczywiście muszą być rytuały. Od początku. Ale i mówię, zostawią tą energię i myślę, że obecni zawodnicy tą energię przejmą, tak. To spokojnie się skończy. Ale wiecie co? Muszę wam coś powiedzieć jeszcze, abstrahując. Bo my jesteśmy teraz drużyną mistrzowską z 2012 roku i pamiętajmy też o tym pierwszym mistrzostwie, bo tak. My oni byli dla nas inspiracją, to była drużyna, którą chcieliśmy gonić, nie? Chcieliśmy być... Bo to też zaszczyt było, że my tak naprawdę im dorównaliśmy, tak. Że oni coś osiągnęli w tym 77 roku, tak? 77. Kurde, i trzeba, bo ja też miałem to wczoraj powiedzieć właśnie... i sobie dobrze to mówił. I fajnie, żeby właśnie, żebyśmy też, mam nadzieję właśnie, że jak się następnym razem spotkamy, fajnie by było też tych mistrzów 77 roku zaprosić, no. A drugi temat, pewnie jakby z nami posiedzieli, to my byśmy raczej dzisiaj nie wyszli. Nie wygralibyśmy tego meczu. Nie wygralibyśmy tego meczu. 11 byśmy złapali generalnie, mi się wydaje, bo to taka epoka była, że naprawdę, że my ledwo co się w niej odnaleźliśmy. Choć się staraliśmy. To jest szlak dla zawodowców i można sobie tam nogi połamać, tak. Tam ze szklankami byśmy musieli siedzieć. No.
i podejrzewam spać, a hotel by był cały czas czynny, bo byśmy spali co 5 minut na zmianę. To jest dobra idea z mistrzami z 77. Więc... 77 to było mistrzostwo piłkarzy ręcznych, koszykarzy i piłkarzy nożnych Śląska Wrocław, więc wielki rok. My jesteśmy otwartą drużyną, możemy z nimi spokojnie celebrować to. Absolutnie. Znaczy wystosujemy jakieś pismo, paru osób puścimy na przebiegi, czy damy radę, czy nie, bo to wiesz, różnie bywa, ale zapraszamy wszystkich. Tak, jak najbardziej. Okej, wspomnieliśmy rok 77, wróćmy jeszcze do 2012, bo świętujemy dziesięciolecie, no 10 lat minęło od tego meczu z Wisłą Kraków. Jest tutaj z nami no na pewno bohater tego meczu, osoba, która jednoznacznie kojarzy się z tym spotkaniem. Niejaki Rok Elsner. Rok, jak wspominasz ten mecz? I jak wspominasz tę bramkę? Mówisz, mówiłeś kiedyś, że to najważniejszy gol w twojej karierze. No jest, no. Więc musimy mówić, bohater czy nie, no to cała drużyna była, nie? No wiesz, wiesz jak to jest, no. Ale Roku, co wczoraj mówisz, że byłeś najlepszy, a dzisiaj mówisz teraz, że cała drużyna, ty. Dlaczego nie skanduję mojego nazwiska? Dlaczego nie ma moich billboardów w mieście? Ale bądź szczery od początku do końca. A nie, teraz o to. Dlaczego, ale nie, ale w sumie... Czeka, mogę odpowiedzieć, czy nie? Ale, słuchaj, analizowaliśmy tą bramkę. To nie ty strzeliłeś, tylko cię sobie trafił w głowę, no. Ty tam przebiegałeś. Ten cię on cię popchnął, wiesz, ty. Ale faul był gdzie? Fał gdzie były? A na nim był. No. Tak, wczoraj gadał. A no, i wczoraj on wczoraj jeden, jeden. Mówi, ale jeden, jaki jeden. Był faul, mówi, ale tam kulał jeszcze. Jak nie, niby, nie było, ale to nie był dośrodkowo w ogóle, nie? To wyszło? Czyli się chwaliłeś wczoraj strasznie, a dzisiaj taki skromny, że nie, bo nie, to drużyna. Kamera. A wczoraj faul, nie. Zobacz, faul na mnie, to ty generalnie ja skład ustalałem, no nie, no to nie ma szans. Wczoraj mówię, że to tam, że on to wszystko zrobił. Ale wszystko mówię. Dobra, może już nie odpowiadam, proszę, zlitujmy się. Niech on już nie odpowiada. Rok, parę słów szczerej odpowiedzi o tym. Mecz o tej bramce. Prawda, no. Wiesz jak to jest, 10 lat temu to było. Zawsze jak patrzę tą bramkę, no, musisz powiedzieć, że w sercu coś się dzieje, nie w głowie, co się dzieje coś. Jestem na zawsze ukochany w ten klub, bo wszystko mi dał, mówię szczerze. Wszystko ten klub ci dał, drużyna była mega dobra, naprawdę. I potem, jak wróciłeś do domu, no wiesz, są inni piłkarzy, inny zespół, ale zawsze jak wróciłeś tutaj, no to taka bardzo, bardzo fajna rzecz. Bramka w 51 minucie, czyli praktycznie tuż po przerwie. No na przerwę schodziliśmy tak naprawdę na drugim miejscu, bo Ruch Chorzów prowadził wówczas w swoim spotkaniu. No i jeśli my w Krakowie skończylibyśmy remisem, no to tego mistrzostwa by nie było. Co się działo w szatni? Parę takich wspomnień o tych chwilach. No pewnie duża mobilizacja, no i duże wyzwanie i tylko 45 minut, które zdecyduje o całym sezonie. Spokojnie było chyba, nie? Było. Ja tylko mówiłem do Sepka, że doszedł do mnie i będzie dobrze. Nie, ale nie było aż tak nerwowo, nie? Pogadaliśmy sobie, generalnie tam... Było wszystko ustawione pod ten jeden stały fragment, mi się wydaje, nie? Że no, wiedzieliśmy, że Rok tam wejdzie, tak. Bo generalnie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tam nikt nie wchodził oprócz Roka, nie? Tam byli obrońcy, tylko Rok był, nie? Musimy też podziękować bramkarza Wisły Kraków, nie? Pamiętasz, jak... A oni go zmienili, pamiętacie? Oni w przerwie go zmienili? Zmienili, to Parejko bronił i był krótszy bramkarz był po prostu, nie? Tak, był krótszy bramkarz, chociaż też mówi, no końcówkę graliśmy w dziesiątkę, także to też nie każdy pamięta, że to... Że to graliśmy w dziesiątkę i w ostatniej akcji meczu tam był faul, wszyscy stanęli, sędzia stanął, a gość zagrał bez gwizdka i sam na sami Marian obronił. Pamiętasz, jakby dołożył dechę, to by, to znaczy nogę, pamiętasz? Tak przeszła, że tak kurde, ledwo co ten, no. Także gdzieś tam... Znaczy myślę, że jak cały sezon był spokojny w szatni. No, czy przegrywaliśmy, czy nie przegrywaliśmy, to zawsze tak jakoś się między sobą się motywowaliśmy. A najśmieszniej było, bo jak czwórka u siebie dostaliśmy z Legią. To było najśmieszniej. Wtedy największą mieliśmy bekę z tego, że drużyna, która gra o Mistrzostwo Polski, przyjeżdża w rewanżowej, prowadzi, jest na pierwszym miejscu, przyjeżdża do niej Legia i czwóra się nazwalo. No to tak się śmialiśmy, że to było... Nic nie zachwiało pewności siebie waszej. Nie, to nas tak rozbawiło, że to jest fajne. Fajnymi jesteśmy gościami, że pozwalamy, żeby Legia przyjechała nas z Czwórasia to wolnego, a my chcemy walczyć o mistrzostwo, nie? To było naprawdę śmieszne, ale sobie spokojnie z tym poradziliśmy. Trzy sezony wcześniej Śląsk nie był tak wysoko w tabeli. Sezon 9-10 to była walka tak naprawdę o utrzymanie jeszcze. No i wtedy, można powiedzieć, rodziła się ta drużyna, która... Potem zdobywa trofea, czy możemy taką, może Jarek na ciebie patrzy, analogię do dzisiejszych czasów, też możemy wierzyć, wydaje, że to... że ta drużyna się rodziła dużo, dużo wcześniej. Ta drużyna zaczęła się rodzić, jak przyszedł trener Tarasiewicz i zaczął dobierać wszystkie elementy. Postawił zupę, ja pamiętam kiedyś, nie wiem czy chłopaki nawet o tym wiedzą, jak awansowaliśmy do ekstraklasy i trener Tarasiewicz mówi, zobaczycie,
będziemy za 5 lat mistrzem Polski. To był sezon 2007-2008, co my awansowaliśmy. Byliśmy za 4 lata. On dobrał wszystkie elementy, wrzucił do zupy, zaczął ją gotować. Praktycznie no, zawodnicy, którzy grali w tamtym zespole, to byli... 90%. 90% to byli, to byli ściągnięci przez trenera Tarasiewicza i ci, którzy grali w trzeciej lidze, przecież i Krzysiek Wołczek, i Krzysiek Kulatowski, i Dudi przyszedł w drugiej lidze, Darek Sztylka przecież, tak. Potem Cebek zaraz przyszedł po... No, Celik tak samo przecież, to przez trenera Tarasiewicza. Waldek Gancarz, nie Waldek, tylko Janek, Marek. Janek i Marek Gancarczykowie, tak. Generalnie, więc można się generalnie po prostu mówmy Gancarczykowie. Także to był zespół, który był nauczony na biedzie, no, na tej trzeciej lidze, po tej drugiej lidze, kiedy nie było nic. Dorastaliśmy jako mężczyźni, jako faceci, dojrzewaliśmy piłkarsko i tak jak mówisz, no, wicemistrzostwo, to nauczyło zespół grać pod ciśnieniem, bo tak jak Sebastian mówi, tam nie było takiego, że słabszy występ czy coś i tam prasa jechała, to nie robiło na nich wrażenia, oni znali swoją wartość, dlatego... No skąd nam się to wzięło, nie? To jest niesamowite. To jak Jarek opowiada tą historię, to ja sobie przypomnę taką historię, kiedy Milowy przychodził do zespołu. To był jeszcze chyba po tym awansie i pamiętam... Ciężko było do nich się... Generalnie, bo mówię, no, jako nowa osoba, chciał się gdzieś tam wkupić, czy na zasadzie tam, wiesz... Ciężko było się wkupić? Milowy, bo my zawsze chodzimy po meczach do rynku z kobietami, tam idzie na imprezę, nie? Co ty, tak oficjalnie? No tak, no idziemy, wiesz, wygraliśmy mecz, czy przegraliśmy, na siłę, no idziemy, potańczymy, tupniemy nóżką, coś się wiadomo przechyliło, bo to wiadomo, wiadomo jak to bywa. Pamiętam, jak dziś Milowy był. To trzeba, wypikujemy to, tak. I wtedy pamiętam sobie, jak mówi tak, to będzie ekipa, no, to będzie ekipa naprawdę. I tak było. I tak było, bo tak generalnie my potrafiliśmy się, nie wiem, dzisiaj zebrać, pakujemy się do auta, jedziemy, nie wiem, zjeść obiad i to naprawdę było nie że 2-3 rodziny, tylko to było tak naprawdę 10, 12, 14 rodzin, gdzie często było tak, że w knajpie brakowało miejsca, dobra, idziemy do innej, tak? Teraz się trochę czasy zmieniły, wiadomo, że to trochę inaczej wygląda pewnie, ale to też sala zespół, sala ludzi, bo tak naprawdę my wiemy więcej o siebie, choć możemy nie rozmawiać 10 lat ze sobą. Tak, o sobie mówisz, ale generalnie to było piękne. No całe rodziny się znały, tak? I najfajniejsze, jakbyśmy pojechali teraz na wakacje, na 7 dni z rodzinami, to byśmy wytrzymali ze sobą. Znaczy pewnie by nikt nie miał pretensji nikogo i dziewczyny by gadały ze sobą, dzieciaki by się bawiły ze sobą, my byśmy też się raczej dogadali. Ma nową gazoletę, widziałeś? Panowie, ostatnia rzecz, bo rozmawialiśmy o tym, jak to mistrzostwo się rodziło, jak je zdobywaliśmy. Opowiedzcie trochę, co było już po tym mistrzostwie w Krakowie, w drodze powrotnej, we Wrocławiu i w kolejnych dniach. Rok Elsner rozpoczyna wspomnienia. No, pamiętam, że no, po meczu zostaliśmy w Krakowie, nie? A potem następny dzień jechaliśmy do domu, a wiesz co, na wieczór jechaliśmy do rynka, no naprawdę, i tyle ludzi, ja w życiu nie widziałem, nie? A jeszcze raz bardzo dziękuję kibicami. No. Ja tylko pamiętam, jak Sebastiana żonę zapytał tam sąsiad, jak tam się z mistrzem żyje. No, to dwa dni minęło, nie? On jeszcze nie wrócił. Jeszcze go nie, to było, proszę pozdrowić męża i pogratulować. Jak wróci, to mu pogratuluję, a to było trzy dni już po mistrzostwie. Nie? Także ale to było... anegdota oczywiście. Anegdota. Nie był tak. Tych, co... Tak, no na pewno, no mówię, no radość wielka, tak, była, no to coś, nie, coś niesamowitego przecież, no to po 35 latach. Jak tutaj, super było, i tą kitę zgoliłeś, nie? No, ja. To drugi temat, no. To już drugi był. Znaczy, jak się nie spodziewasz tego, że walczysz o mistrzostwo, a wyjdziesz samo, to inaczej smakuje, bo jak się nastawiasz, że musisz zdobyć, to tak, kurde, generalnie wiesz, że masz cel, tak, ale tu by tak... Ta ekipa się budowała. Tak, mimo wicemistrzostwa Śląsk tak naprawdę nie był faworytem w całej Polsce nie był uznawany za tego, który to mistrzostwo może zdobyć. Nie nas tak może poważnie, tak? Gdzie my byliśmy taką ekipą, że kurczę, no jak mieliśmy kurczę pruć, to pruliśmy. Jak mieliśmy grać, to graliśmy, tak? I na każdą gdzieś tam okazję potrafiliśmy się zmienić. I to był plus tego, żebyśmy dostawaliśmy się do tego, co mamy zrobić. I to było plus tego, że zawaliliśmy coś, to wiedzieliśmy, że następny mecz musimy to odrobić. Tak, nawet jak sytuacje były takie, że gdzieś tam pozasportowe, gdzie tam przefolgowaliśmy, to wiedzieliśmy, że musimy to później piłkarsko naprawić. I to potrafiliśmy robić. I to jest, mi się wydaje, plus tych ludzi, którzy siedzieli w tej szatni, którzy nas, kurczę, gdzieś tam pilnowali i funkcjonowali, tak? No bo ciężko się podnieść po jakichś tam porażkach czy tym, a my potrafiliśmy to zrobić, więc to jest...
ogromny plus i cecha naszego charakteru, tak moim zdaniem jest, nie? Ja zgadzam się z Sebastianem. Ostatnia rzecz, patrzę tutaj na Sebastiana Mile, kapitana drużyny tej mistrzowskiej 2012 roku. No dzisiaj przy Oporowskiej przyszło sporo ludzi, pewnie wszyscy marzyliśmy, żeby przyszło ich jeszcze więcej, no ale jesteście tu pamiętani, jesteście tutaj postrzegani jako właśnie, jak mówiłem o roku, jako bohaterowie. No i parę słów dla tych kibiców, bo wspominają was tutaj bardzo miło. Znaczy, ja, jeśli chodzi ze swojej strony, ja tylko nosiłem opaskę. Kapitanami to rzeczywiście to mieliśmy niesamowite, dużo charakterów, które budowały tą drużynę. I Sebastian Rok, Kaziusz, Tyla, Wołas. Po prostu ja nosiłem tą opaskę i oni mi pomagali cały czas. Jeśli chodzi o dzisiejsze, spodziewałem się trochę więcej kibiców dzisiaj na Oporowskiej. Myślałem, że jednak my jako mistrzowie Polski większą no, publikę, zainteresowanie będzie. Nie wiem, czym to być może jakieś związane z klubem i z wynikami, co absolutnie nie tłumaczy. Dlatego tym bardziej jestem dzisiaj mega wdzięczny tym wszystkim, którzy dzisiaj przyszli. Kłaniam się im w pas, każdemu z osobna, bo oni przyszli tutaj absolutnie dla nas. To było bardzo miłe, bardzo fajne, dlatego też jak staliśmy później z nimi, rozmawialiśmy, podpisywaliśmy, więc to rzeczywiście było mega, mega miłe, więc nie obrażajcie się na mnie. Żałuję, że tak mało się zmobilizowaliście na przyjście dla mistrzów, bo niektórzy przyjechali tutaj za własne pieniądze, nie płacąc, nikt nie został za to pieniędzy. Przyjechali dlatego, że oddają dla tego klubu i dla tego miasta i dla tych kibiców ogromny szacunek. Dlatego mam nadzieję, że jak będzie 20 lat, to będzie was 20 tysięcy po prostu, bo ten klub trzeba budować właśnie od takich małych rzeczy, od sukcesu, który był w 77 i później my go zdobyliśmy, budujmy od małych rzeczy pomału do góry. Nie musimy się patrzeć, że ktoś gra słabo, że to trzeba wspierać i budować swoją tożsamość, nie oglądać się na innych. Wiem, że niektórzy pewnie powiecie i się na mnie obrazicie, ale taki już jestem, muszę wam to powiedzieć, bo po prostu was szanuję. Dlatego za 20 lat 20 tysięcy będzie. Teraz widzicie, czemu Sebek jest kapitanem i nosi tą opaskę, ale czyli nie, to jest osoba, która... Ale tu się z Sebastianem nie zgodzę, że to każdy może nosić opaskę, widzisz. Raz dostał Tadziu Socha i co, 13 czerwona do boksu, no. Niestety w Gdańsku, no przecież pamiętasz, no. Pierwszy raz mówił, no będziesz kapitanem, dołożyli mu opaskę, go ściągnęło, czerwona kartka i... Kto był zadowolony najbardziej z tego? No, widzisz, no. Wołaska. Tak. Dajecie mu, no. Czyli abstrahując od tego, naprawdę, to co Sebek powiedział, to nic dodać, nic ująć, bo ujął to w jak najlepszych słowach i też ujął to w dyplomatycznie, tak, generalnie, bo mówię, bo tak jak mówi, małe rzeczy są najważniejsze, tak. I fajnie jakbyście byli też z nami, tak. I ja się pod tym podpisuję, co sobie powiedział, bo naprawdę, my serce oddaliśmy za ten klub i będziemy oddawali, choć kurczę, już nie gramy w tą piłkę. A zawsze będziemy kibicować. Zawsze będziemy kibicować, tak. Nawet wczoraj na stadionie siedzieliśmy i przeżywaliśmy ten mecz, gdzie liczyliśmy, tak mówię, generalnie chcieliśmy po tej bramce, jak padła na 1-0, to chcieliśmy, żeby sędzia skończył mecz, wyjąć kamerę i iść sobie tam gdzieś tam posiedzieć, tak? Bo nam tak zależy na tym, pewnie wszystkim zależy generalnie, ale mówię, szkoda, bo nie ma takich, kurczę, imprez, kiedy możemy się spotkać. Dla nas to jest fajne, bo się spotkaliśmy między sobą wszyscy razem. A tym bardziej, jakby byli ci kibice, bo generalnie my tutaj zdobywaliśmy najwięcej rzeczy i tu robiliśmy tą całą atmosferę, bo ten nowy stadion tak naprawdę był tylko przez chwilę na początku tego naszego... No i mówię, no to jest fajne. Mam nadzieję, tak jak sobie powiedział, że może nie na te 20-lecie, bo nie wiadomo, czy kurczę dożyjemy tych lat, ale na te 11-lecie może będzie te 11 tysięcy. Jesteś? Panowie, czyli jesteśmy umówieni, za rok widzimy się na 11-leciu mistrzostwa, a potem robimy spotkanie z mistrzami 77. Tak. Pierwsze mistrzostwo, drugie i trzecie mistrzostwo też się spotkamy. Dziękujemy wam za dzisiejszy mecz, za czas, za to, że przyjechaliście. No i przede wszystkim za to mistrzostwo sprzed 10 lat. Dziękujemy państwu za uwagę. Jędrzej Rybak, do zobaczenia w naszych kolejnych materiałach.